Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Tak więc znajdujemy się w lokacji Arsenał, na stacji Arsenał. Jest to czwarta i ostatnia ze stacji, na których są poukrywane naboje. W tym przypadku będziemy mieli 5 nabojów do odnalezienia. No ale w sumie jeszcze nie jesteśmy na stacji. Udaj się do Arsenału i znajdź niejakiego Andrieja Kowala. Nie znam gościa, ale okej. Właśnie się zbliżamy. Okej, tutaj nie ma nic do znalezienia z tego co pamiętam. No ale... Stoj, kto idzie? Dokładnie. Nie dźwigać się! Ej, rozłap się! To człowiek! Wyklucz świat! Dobrze, że są pokojowo nastawieni. Wyglądasz ty po-człowieczески. To главное. Dawaj, zawaliwaj. To swobodna stacja. Wolna stacja. A tak ogólnie z Hanem to się rozstajemy w rozdziale 8 w książce zatytułowanym Czwarta Rzesza. I tak naprawdę nie rozstajemy się z nim na jakiejś przeklętej, a na Kitaj Gorota, czy coś w tym stylu. No, mniej więcej o takiej nazwie tamta stacja się zwała. No ale dobra, mniejsza z tym. No ty poostrożniej tu. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял, понял. Окей, и то есть naprawdę dobra rada. О, и мамы маска готова, добра. Можем ее сдвинуть, тут нормально можем отдыхать. Внимание! Бага-бага. На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Pomagajcie prawoохранительnym organom wypełniać ich robotę. Tak jak wspominałem, jesteśmy już w etapie gry, gdzie spotkamy czerwonych, a niebawem również i faszystów. Да хватит, отстаньте, противные! Я не такой! Pierwszy nabój w arsenale. Готовься к досмотру! Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Эй! Właśnie tam musimy iść, tam gdzie przesłuchują jakiegoś człowieka. No ale zanim tam pójdziemy, jeszcze nie zapomnijcie tutaj się rozejrzeć, bo tutaj znajduje się drugi nabój. I teraz możemy tam już iść. Wszyscy są pochowani. Вот это было получше. Ай, ну все одно слабо. Ты что, мало каши ел? Принимаем этого. Посмотрим, как он пошутит на Лубянке. Никто не хочет нам отворить. Светитель. Сколько же еще терпеть? Не обслуживаем. Wszyscy boją się. No nie wiem, tego nalotu czerwonych, niby to wolna stacja, jednak jak widzicie, są problemy. Właśnie, gdy uciekaliśmy z tej stacji Kitaj Gorota, czy coś pokrewnego, nie mam przy sobie książki, tak to bym sprawdził, a nie chcę przerywać nagrywania. No, gdy się rozstaliśmy przez pewien splot sytuacji na tej stacji, no i tak naprawdę nawet się nie pożegnaliśmy z Hanem, spotkaliśmy na swojej drodze dwie postacie, Michaiła Porfari... sorry za nazwisko, Michaiła Porfiriewicza, o, dokładnie tak, i jego wnuka Wanieczkę. No i też tak naprawdę byliśmy w jakiejś stacji, którą można było nazwać wolną stacją, a jednak tam też czerwoni kontrolowali sytuację. I musieliśmy stamtąd uciekać, też przez pewne wydarzenia, o których nie powiem, a jak chcecie się dowiedzieć, to wiecie. Trzeba przeczytać książkę. Tak, a ty kto? Naparnik? On ryżyj klown, a ty biały?
Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять! Беги! Ну и теперь еще зачина. Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Ты ублюдка! Мужчич еще спешить, сзади. Поосторожнее, тупица! А, видите? Сюда! О, холера. Куцніть зараз. І зараз буде третій набій. Туди треба швидко діяти, бо інакше привалимо. Бачу, бігнем далі. Ага, достали. Окей, окей. І тут, 3, 2, 1. І треба ще відвернути швидко третій набій. Спіпшаємо далі. Він показує, утікай. Ну то й утікай. Окей, ага. Видите? Так нас трапив, холера ясна. Сталкер трудний, припомина мені, є найтрудніший поріг, який маємо в цій грі. No i teraz mamy przewalone. Żegnamy. Hell. Я не верю в Бога, но в тот день за меня больше некому было вступиться, и меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер, только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. No dobra, dobra, mamy za zadanie ukryć się. Ukryć się w drezynie, która ma jechać na linię frontu. A tutaj mamy automatycznego shota. Więc oczywiście zamieniamy. Nie ma co ukrywać, jest to lepsza broń. A i do tego jest tak naprawdę pewne osiągnięcie. Zaraz, za chwilkę poczekajcie, muszę sprawdzić. O, właśnie, ten gunman, czy jak to nazywać, żeby zabić 50... Sorry, przejęzyczenie. Żeby zabić 50 przeciwników, używając właśnie automatycznego shotguna, czyli tego, który obecnie wzięliśmy. No, tego jeszcze nie mam. Chociaż próbowałem przy ostatnim przechodzeniu, no ale jakoś się nie udało, niby używałem, ale dopiero później zdobyłem tego automatycznego shotguna. No ale dobra, mniejsza z tym. Może też cwaniak się uda w końcu? Tyle nabojów wtedy oddałem u handlarza, jednak nic. No okej, mamy dobrą broń. Shota. Teraz jeszcze zebrać musimy dwa naboje, które się znajdują. O, pierwszy, czwarty tutaj. Od razu jak wychodzimy od tego Andrieja, to mamy to na prawo. Hello, dzień dobry, poszukujecie Artema, to nie ja, to nie ja. Okej, okay, idziemy. A piąty i ostatni będzie praktycznie przy końcu tego miejsca. No, co tam, nie można. Sюда można tylko po propusku. Bo się tam uciekaliśmy. No, jasne, jasne, to nie my, to nie my. Dobra, tutaj nie ma co się rozglądać, w sumie możecie posłuchać tylko ludzi, którzy tutaj rozmawiają. A tak to nic. Stacja Krasnej Linii. Ничего, КП не дремлет, парня выловит до вечера. Coś zegarek mi nie działa? No dobra, trudno, bo chyba nie mamy broni w ręku, to dlatego. Куда смотрит служба безопасности? Станция до отказа забита вражескими шпиками. Они готовят теракты. В сумме нашего Артема, Михаила Порф... Там нечего бояться. То трудное название, więc będę mówił tego Михаила. I Ivanieczkę też ostrzegł pewien przyjaciel tego naszego towarzysza, że poszukują nas czerwoni, musieliśmy uciekać, bo inaczej
Zabraliby nas na Łubiankę prawdopodobnie. Nie wiem, co to za stacja i co tam się dzieje, ale prawdopodobnie byśmy już stamtąd nie wyszli podczas przygód w książce. Możesz осмотреть магазины, купить, что тебе надо, но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. No, okej, dobra. Tutaj mamy sklep po lewej z bronią i takimi różnymi artefaktami, przydatnymi przedmiotami, a tutaj mamy kombinezony. I teraz tak, żeby coś opowiedzieć o kombinezonach. Ten ciężko zbrojny żołnierz, czy tam najemnik, nie wiem kim on jest, posiada właśnie zbroję, taki no ciężki pancerz, dzięki któremu możemy dłużej przeżyć, otrzymując różne obrażenia. Tylko ma jedną wadę, jest głośny, więc tutaj ukrywanie się nie wchodzi w grę, takie, nie wiem, przechodzenie obok przeciwników po cichu, w cieniu. Ten z kolei jest powiedzmy takim skrytobójcą, jak dla mnie, który ma, jak widzicie, ten ma hełm, a ten ma noktowizor już tutaj. On ma lekki pancerz, ale dzięki któremu możemy być jak szpiedzy, tak? I dlatego wybieram ten do ukrywania się, a później przekonacie się i opowiem dlaczego też. Ale to w późniejszym etapie, okej, no. Ile kosztuje? Obytnie 300-100, tak jak było. Rzadka wieś dla cenicieli. No i kupujemy strój maskujący za 100 nabojów. Po rukam. Dziękujemy. Nie wiem, jak wyglądamy. Gdybym mógł przełączyć na kamerę trzeciej osoby, to byśmy zobaczyli dokładnie, ale dobra, mniejsza z tym. Mamy jeszcze... ...67 nabojów. Takich waluta. 23 strzały. Strzały są dobre, jeżeli mamy broń, którą chyba możemy kupić. Nie wiem tylko, ile kosztuje. A to dlatego, że strzały możemy wyciągać z naszej ofiary. Zaraz zobaczymy. Налит спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Спеццена на оружие. Jest i ten. Ta broń pneumatyczna od... Apteczki, filtry, noży, wszystko dla turpajeta. Od strzelania strzałami, ale... Shota mamy też. I shot raczej bardziej nam się przyda, gdy więcej apteczki, będzie przeciwników. Dobry, roboczy instrument. Tulska jest... No i ładna. Stąd niczego nie potrzebujemy. Apteczki, filtry, noży. Shot jest głośny, a strzały ciche, no ale... Ale trzeba ładować, więc... Dobra, mniejsze z tym. Filtry, apteczki, filtry, noży... Eta sztukowina. Raz w 5 pomocniej twojej będzie. Skuteczny w walce z każdym przeciwnikiem, ale jest głośny. Nie ma... Tak u ciebie już jest taki. Tłumiku. A ten? Legendarny karabin z czasów poprzedzających wybuch. Potężna broń, która wzbudza szacunek zarówno właściciela, jak i u jego ofiary. Bezgłośny karabin automatyczny, można oddawać z niego krótkie serie na małych odległościach. Tylko że mamy już rewolwer z tłumikiem. A tutaj? O, bezgłośny karabin automatyczny dla snajperów, można oddawać z niego krótkie serie na małych odległościach. Na małych odległościach właśnie. Zastanawia się jeszcze, sorry. Apteczki, filtry, noży. No właśnie, gdzie są filtry? Вот эту штуку очень рекомендую. Nie ma filtrów, mamy przewalone. No a ty co masz? Co że mnie? Zrównij swoją pukalkę. Widzicie? Gdybyśmy chcieli Helsinga kupić, właśnie ten... Ta broń na strzały, to byśmy musieli zamienić z tego... z shota. Хороший выбор. Наконец-то у тебя tutaj też byłby целовник. Пушка. A stary swój agregat możesz oddać biednym. Tłumik. Fajny, dobra, może zamienię zaraz zobaczymy. No jak chcesz. Wybaczcie, że to tak długo, ale zakupy te to chyba są ostatnie z takich, no na dłuższą metę. Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Да выкинь свой хлам, это для детей. Подумаешь. Пульки. Меняем пульки. 62 до шота, więc zostawimy. Ich nie będziemy sprzedawać.
4 byśmy musieli oddawać. To jest do pistoletu, też się przyda. Ale kulki. Kulek wam nie pokażę do broni pneumatycznej, więc... Więc zostawiamy. Z 16 aż musimy oddać. Za jeden nabój. Trudno. No i gdzie twoje patrony? Ja вот swoje wyłożył. To jest do karabinu. A tutaj strzały. Dwie strzały za jedną kulkę, mam 23. Widzicie? Cenne. Są cenne. Do Helsinga jak najbardziej. No dobra, trudno. Ja wolę shota mieć w razie co. Na ewentualność zabijania faszystów i innych. Nie po cichu. Jak będzie trzeba po cichu się skradać, to wiadomo, mamy od tego kombinezon. A jak już będzie trzeba walczyć, to... To też mamy po cichu, możemy zabijać z rewolweru z tłumikiem. A, to sprzedajemy. No i dobra, tyle możemy zrobić. Chętnie bym kupił, ale najpierw zobaczymy odnośnie broni, karabinu z tłumikiem. Skidki! Droższy wybór! Nakoniec-to u ciebie będzie przyliczne... Nie ten sklep, sorry. Odliczny stwół od lepszych masterów. 97, nie mamy. Mamy głośny karabin. Odliczny stwół od lepszych masterów. Ale zresztą, nie musimy kupić karabinu, ponieważ w pewnym etapie zdobędziemy taki stumikiem cichy, ale no, zanim to się zdarzy, to trochę dobra, ostatnia inwestycja. A dokładnie w Kalasznikowa. Z kolbą, karabinu, celownikiem i tłumikiem. Tłumik nam się przyda. Tak mi się wydaje. Odliczny kurs. No jak chcesz. A teraz by się przydało jeszcze naboje zakupić do pistoletu. Mieniałem pulki. Спасибо. Okej, okay, koniec zakupów. Mamy trochę jeszcze. Ale to chyba ostatni taki stragon, który możemy wykorzystać z tego co pamiętam. Odmian patronów. Rekomendacja lepszych specjalistów. Dawaj, nie żałuj. Skoro ostatni, to co my będziemy? Chrzanić to. Odliczne. Oddaliśmy wszystkie. Ja pierdzielę, ale po co? Przecież naboje również można do karabinu wykorzystać w sumie. I zadają potężniejsze obrażenia, taka amunicja. No ale dobra, koniec gadania, bo już się nudzicie, zapewne ziewacie, słyszę to już. Dobra, idziemy, koniec. Dziękuję. No, Andrzej. Wszystko normalne, mużyki, on ze mną. Dawaj, Artyom, prygaj w jamę. Sorry, nie ten przycisk, miała być latarka. A latarkę tylko chciałem tak sobie włączyć, bo tutaj nie ma naboju. Nabój jest... O, tutaj, ostatni nabój. I gdybyście go wzięli... Oczywiście z tymi wszystkimi, które pokazywałem na poprzednich stacjach... To wyświetliłoby wam się osiągnięcie Sherlock. Więcej już się nie musicie martwić o żadne stacje. To był ostatni nabój. Teraz się skupimy prawdopodobnie na innych osiągnięciach. Tam bagażne oddzielenie. Zabieraj się tutaj. No tak co, mużyki? Dwinuli, a? Widzicie, jak specjalnie nam podstawili książkę Metra 2033 jako reklamę? Dobry sposób, nie? Nie mamy zbyt wielkiego pola do popisu, żeby się rozglądać. Albo w lewo, do góry, wtedy nie widzimy książkę, jak tak, to widzimy. Andrew, albo w prawo. A tam w jak bezpieczne? Nie chcielibyśmy, żeby go rozmazało po rysu. No da, to ciebie nie wagony swoje. No jeśli on останется na stacji, to on точно trup. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте.
Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Внимание! Всем военнослужащим проверить... Здрасте, Сергей Сергеевич. У меня тут пацан из местных. Рвется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прикажу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в огонь. Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд без письменного разрешения комиссара. Марш на фарш, вот и вся воинская слава. Да у свиней на бой без смерти осмысленной. А также иными путями проникнуть на состав считаются изменой и будут жестоко караться. Dobrze, że nikt się nie przygląda tej drezynie, bo trudno nas nie zobaczyć przy takich lukach, a na pewno nie jesteśmy jakoś skryci. Chociaż jeżeli mamy ten kurde kombinezon, chociaż nie, to wiecie. Ten kombinezon obecnie nie ma żadnego zastosowania, gdy tutaj leżymy. Poезд odprawляется. Все военнослужащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то? Ну, из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в советской армии был полковником. Традиция! Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. No, to jedziemy. Zaraz się wygasi kolejny etap gry.